ramach trwających obchodów w Dni Sieradza nie mogło zabraknąć muzyki operetkowej. Na scenie sieradzkiego amfiteatru pojawili się polscy i ukraińscy artyści z unikalnym projektem zatytułowanym 10 tenorów, który łączy kulturę obu krajów. Bardzo szeroki repertuar, o to nam chodzi. To jest projekt, który ma przybliżyć ludziom taką muzykę, który ma pokazać, że muzyka klasyczna nie musi być tylko przyswajalna dla elity jak melomanów czy wykwintnych słuchaczy, ale też plan był taki, żeby pokazać, że to potrafimy, a więc tak jak mówię, od muzyki rozrywkowej poprzez jak gdyby taką uniwersalną do stricte klasycznej, wszystko to w znakomitych aranżacjach świetnego aranżera z Kijowa, Bogdana Reszytułowa, specjalnie pisane aranżacje dla tej orkiestry, dla nas, no i to się wszystko przekłada później na taki efekt, jaki Państwo zobaczą. 10 śpiewaków zaprezentowało przeboje operetkowe i musicalowe. Oprócz tego uczestnicy mogli usłyszeć muzykę estradową, łącząc repertuar światowy z utworami polskich oraz ukraińskich kompozytorów. Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sieradza i okolic, którzy licznie przybyli, by wziąć udział w wydarzeniu. My jesteśmy tutaj co roku, my jesteśmy ze Zduńskiej Woli, jesteśmy co roku, jesteśmy zachwyceni występami i w ogóle pomysłem tym. Na co Pani liczy dzisiaj? No dzisiaj na dobry występ, zwłaszcza tych świetnych tenorów zagranicznych. Mam nadzieję, że będę kontenta. Pani lubi taką muzykę też? No ja bardzo lubię, dlatego przyjechałam tutaj ze znajomymi. Od dawna słucham, bardzo lubię, no i przyjechałam, to właśnie skłoniło mnie to, żeby przyjechać, bo jestem pierwszy raz na takim czymś tutaj w Sieradzu, bo tak to jechało się do Łodzi. Brylecki, Brylecki, a wszystkie was dziewczyny, co?
Just have yourself to the Lord in my heart.
Słuchajcie tenorów. A to jest człowiek, który chce do was coś powiedzieć. Jeszcze dostał mikrofon od Włodzimira. Dziękuję bardzo. Przedstawię się, prezydent miasta Sieradza, Paweł Sierała. Fajnie. Właśnie. Super. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Bo słuchałem uważnie tego, co Bartosz mówił. Po pierwsze, nie handlowa niedziela i absolutnie dobrze zainwestowany czas. Dzisiaj wieczorem w amfiteatrze. Po pierwsze. Po drugie, rzecz dla mnie najważniejsza, to chyba to, że w Sieradzu są najpiękniejsze kobiety, to jest oczywiste. Dlatego poprosiłbym 10 kobiet odważnych, żeby przyszły i podziękowały tenorom, tak? Podziękujmy im! I teraz się zacznie. Panie Mirku, było cudnie! Już chyba 10 jest, tak? Chodźcie. Oczywiście nie zapomnijcie pan o dyrygencie. Dla ułatwienia dodamy, dyrygent to ten, który nie śpiewał. Jest. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcenie. No zobaczcie, jeszcze jeden pan jest, tak? Bardzo proszę. A? Dobrze, dziękuję. Jeszcze dwa słowa. Rusłan, zostałeś Kopciuszkiem? Nie.